Dzień dobry, dzisiaj będziemy... zapomniałbym. No, dziś nieco z lepszą jakością dźwięku będę przedstawiał jeden z moich również ulubionych aparatów. Dzisiaj będzie to klasyka gatunku. Minolta SRT-101. Bardzo gorąco zapraszam. Historia Minolty SRT-101 rozpoczyna się w 1966 roku i to już jest ponad pół wieku temu. Obecna na tym stole, a teraz w tym momencie właśnie w moich rękach, 101 ma 50 lat. Ja sobie to, że tak powiem, wyszukałem, wyszperałem i sprawdziłem, że wyprodukowana została w roku 69. I dlaczego ten aparat jest taką klasyką gatunku? Zacznijmy od wyglądu. Od wyglądu, który kupił moje serce, kupił całego mnie. Jak tylko zobaczyłem owy aparat u mojego znajomego, który ma bardzo, bardzo dużą kolekcję aparatów i był na tyle uprzejmy, na tyle miły, że udostępnił mi, żebym po prostu pooglądał, popstrykał taką właśnie 101. I powiem szczerze, że gdy tylko wziąłem ten aparat do ręki, to po prostu zakochałem się w prostocie formy i w rysach. Wiem, że to źle brzmi, jeżeli mówię o aparatach, ale rysy tego aparatu i to, w jaki sposób jest zaprojektowany wizualnie, naprawdę, jak to mówią, robi robotę. Historia tego aparatu w moich rękach rozpoczęła się pod koniec 2018 roku, kiedy to właśnie po wizycie u Dominika, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, zdecydowałem, że muszę taką Minoltę mieć. Zakochałem się w niej, nie będę ukrywał. Bardzo mi się podobała jej prostota. No i tak oto stałem się posiadaczem kolejnego niepotrzebnego aparatu. Natomiast ani razu nie pożałowałem tej decyzji. To było coś, co chciałem zrobić, zrobiłem, nie żałuję i tylko codziennie mogę cieszyć się, że ją mam. Zacznijmy więc omawianie tego pięknego dzieła, jakim jest właśnie 101. Zacznijmy od tego, że ma mocowanie Minolty. To jest coś normalnego i tutaj no, żadnych zaskoczeń nie ma. Natomiast zaskoczenia będą, jeżeli chodzi o światłomierz, bo ostatnio rozmawialiśmy o Yashice, która w wizjerze miała diody plus, minus i taką diodę zieloną. Tutaj diod nie ma, tutaj są dwie wskazówki. To na początku, kiedy kupiłem ten aparat, było sporym zaskoczeniem, bo w każdym Zenicie, w każdej praktyce, w każdym Canonie ta wskazówka była jedna. I to było bardzo interesujące, bowiem Minolta zrobiła to w ten sposób, że jedna wskazówka jakby wskazuje natężenie światła, a przysłona i czas naświetlania, pokrętło czasu naświetlania są ze sobą zespolone i napędzają drugą taką malutką wskazówkę, tak, to jest zbudowane na linkach. I gdy zmieniamy wartość przysłony bądź też czasu naświetlania, to ta linka chodzi w górę i w dół i musimy sobie wyrównać tak, by mniej więcej te dwie wskazówki się pokrywały. Interesujący fakt, ale myślę, że da się do tego przyzwyczaić. Ja tak zrobiłem i szczerze, naprawdę bardzo fajnie się tego używa. Innym interesującym faktem dotyczącym tego światłomierza jest to, co możemy przeczytać na obudowie aparatu. Chodzi oczywiście o litery CLC, albo jak, jeżeli jesteśmy w Polsce, to CLC. I co to oznacza? To oznacza, to jest skrót od Contrast Light Compensation, czyli technologii bardzo prostej w swoim działaniu, którą Minolta zastosowała w tym aparacie. O co chodzi? Światło jest tutaj mierzone poprzez dwa, jakby nazwijmy to czujniki, z angielskiego cells. Działa to w ten sposób, że środek kadru, wiadomo, jest taki priorytetowy, jeżeli chodzi o pomiar światła, ale na dole naszego kadru, pomyślmy sobie w ten sposób, robimy zdjęcie zachodu słońca i chcemy zrobić na przykład portret na tle zachodu słońca. I wychodzi to w ten sposób, że dosyć jasne niebo z tyłu powoduje to, że nasz światłomierz głupieje i chce nam bardzo niedoświetlić zdjęcie. I właśnie po to to jest. Na dole kadru, może tak postaram się to łopatologicznie wytłumaczyć, mamy drugą fotocelę, która jakby dodaje swoje 3 grosze i pozwala uśrednić ten wynik, by jednak to zdjęcie było poprawnie naświetlone i niedoświetlone. To jest bardzo ciekawy patent i zauważyłem, że bardzo dobrze się sprawdza. Korzystam z tego aparatu już dosyć długo i ani razu chyba nie miałem takiej sytuacji, żeby pod światło zdjęcie nie wyszło dobrze. No chyba, że był to mój błąd, ale wtedy to już nie jest wina sprzętu. Przejdźmy zatem do obsługi naszego aparatu i zaczniemy, jak już rozmawialiśmy o światłomierzu, zaczniemy od jego włączania.
Bo w Jaszice, o której mówiliśmy odcinek temu, ten światłomierz wyłączało się poprzez naciśnięcie do połowy spusty migawki. Tu tak nie jest, ta konstrukcja jest dosyć archaiczna, jeżeli chodzi o aparaty małoobrazkowe, ale no wiadomo, no to nie wolno popadać w skrajności. Żeby włączyć światłomierz w naszej Minolcie, trzeba schylić się, albo właściwie obrócić, albo cokolwiek zrobić, żeby mieć przed sobą spód aparatu. I na tym spodzie mamy takie pokrętełko. Takie pokrętełko, które ma trzy pozycje. Ma pozycję off, on i BC, co oznacza battery check. No i żeby włączyć światłomierz, należy przekręcić najlepiej palcem. Wydaje mi się, że to jest najlepsza metoda. Najlepiej kciukiem, polecam. Światłomierz w pozycję on i wtedy ta wskazówka w środku wizjera nam ożywa i pokazuje, jak duże jest natężenie światła. Należy jednak pamiętać o tym, by ten światłomierz później wyłączyć, bo to może dosyć szybko nam zjeść baterię, a odnośnie baterii. Baterie stosowane w Minolcie SRT 101 miały domyślnie w tamtych czasach 1,35 V, co oznacza, że dzisiejsze 1,5-voltowe baterie mogą powodować, nie muszą, ale mogą powodować pewne przekłamanie, jeżeli chodzi o światłomierz. I co do tego światłomierza jeszcze, najczęściej jak korzystałem właśnie z tej 1,5-voltowej baterii, prześwietlałem o półdziałki. Tak pro forma, tak żeby w razie czego było więcej światła niż mniej, bo jak wiemy, film lubi bardziej być prześwietlony niż niedoświetlony. Kolejna rzecz, o której warto naprawdę pamiętać, to jest to, gdy już skończymy się bawić i skończymy robić zdjęcia, co jest bardzo zresztą czynnością przyjemną, to należy pamiętać o tym, by wyłączyć z powrotem światłomierz. Nie jest to najbardziej fortunne, powiedzmy, umiejscowienie tego przycisku, ale jeżeli człowiek się już przyzwyczai, to nie stanowi to dla niego żadnego problemu. Jeżeli chodzi o dane techniczne naszej Minolty, to czasy naświetlania to jest od 1 sekundy do 1/1000 sekundy. I tak naprawdę nie ma w tym aparacie nic więcej. Jedyne, co możemy jeszcze zaobserwować w wizjerze, to to, że mamy pokazaną szybkość migawki na samym dole naszego wizjera. Jest to przydatne, jeżeli chcemy sobie skomponować kadr i w tym momencie zmienić czas naświetlania. To jest interesujące i to szczerze przydaje się w terenie. Mamy matóweczkę. Matóweczka, moim zdaniem, najlepsza do portretów z mojej kolekcji. Dlatego, że ja nie lubię ustawiać ostrości na clean, czyli tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy, nie lubię sobie zjeżdżać, powiedzmy, źrenicy modelki z dwóch w jedno. Jest to czasami niewygodne. A tutaj rozwiązanie jest bardzo proste. Jest dosyć sporej wielkości raster, który pomaga nam swoimi, nazwijmy to, pikselami ustawić nam poprawną ostrość. I przypominam, jeżeli chodzi o te piksele, to jeżeli te piksele są, to zdjęcie jest wtedy nieostre, a jeżeli te piksele uda nam się zlikwidować, to wtedy zdjęcie jest ostre w punkt. Moim zdaniem bardzo, bardzo również dobra matówka i jasna w porównaniu do różnych aparatów. Jeżeli chodzi o zdjęcia wykonane tym aparatem, zrobiłem nim kilkadziesiąt rolek filmu, i muszę powiedzieć, że naprawdę 90% tych zdjęć to były kadry naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobre, a przynajmniej tak, przynajmniej ostre, bo jeżeli chodzi o kadry, to mogłem ja coś zawalić, ale jeżeli chodzi o światłomierz i ostrość, to naprawdę Minolta stanęła na wysokości zadania i umożliwiła mi stworzenie pięknych zdjęć, co za chwilkę będziecie mieli okazję się przekonać.
Jeżeli chodzi o obiektywy do naszej Minolty, to jest mocowanie SR i do niego pasują właśnie obiektywy typu MC, MD. Można używać wielu naprawdę znakomitych szkieł Rockport. To są jedne z ostrzejszych, jakie miałem okazję zobaczyć, a moim pierwszym obiektywem do tej Minolty była zwykła 50-20 i to był taki troszeczkę naleśnikowaty obiektyw, on był bardzo małych rozmiarów, ale byłem naprawdę pełen podziwu, jak ten obiektyw radził sobie w pełni otwarty, jak ostre były te zdjęcia i jak specyficzną i piękną plastykę ze sobą niosły. Także jeżeli chodzi o optykę, Minolty naprawdę mogą się pochwalić znakomitymi szkłami. Minolty nie są też drogimi aparatami, można je dostać spokojnie za mniej więcej 100-150, może w niektórych przypadkach 300 zł, już w naprawdę fajnym stanie. Ale nie jest ich aż tak dużo, dlatego że przeglądałem sobie różne serwisy aukcyjne z ogłoszeniami i zauważyłem, że jest ich zdecydowanie mniej niż Yashic czy no, naszych ulubionych Zenitów. Natomiast jeżeli ktoś się zastanawia, jeżeli ktoś chce kupić aparat, który swoim wyglądem będzie przypominał najlepsze lata 70. i 60. jeszcze, to jest to znakomity wybór, dlatego że ten aparat wygląda świetnie, jest moim zdaniem też fajnym gadżetem, ale robi co ma robić, robi wspaniałe zdjęcia, albo właściwie umożliwia fotografowi zrobienie wspaniałych zdjęć i to jest chyba najważniejsze. Precyzja działania bez zarzutu, japońska w końcu, więc jeżeli ktoś się zastanawia, mogę bardzo szczerze polecić. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia w następnych odcinkach.